Siemano widzowie, kolejny dzień na Palionowie 2. O kurczę, co to jest, jak się straszyłem. Nie widziałem tego jeszcze, tak sobie biegam teraz z domu. Dobra, nieważne, w każdym razie lecę do Emilii dzisiaj, ponieważ muszę z nią porozmawiać. O, patrzę, jakie tu jest, kurde, Barbie dom. Hi Barbie. Hi Ken. Ja widziałem taki, a nieważne, to ci później powiem, bo to jest takie, nie ma. Okej. Dobra, słuchaj, chodź, musimy dzisiaj ten tunel zrobić, chodź, tunel do mnie na chatę, możesz po drodze zrobić jeszcze odłam do siebie, jak chcesz. O, dobra, to jest super pomysł, no, żebyś mogła się do siebie też dostać, nie? Ja mam łeb, no, łeb jak sklep. Dokładnie. Jak dwa kauflandy. Tak, oczywiście. Dobra, ja myślałem, żeby w tym miejscu zrobić i teraz tak, ja mam kordy. I uwaga, odpalam sobie tutaj grafikę, bo mam kordy tego miejsca, do którego musimy się dokopać. I to jest minus 151 na minus 121. Co oznacza, że jesteśmy daleko i jeszcze trochę. Więc teraz tak, tunel niech jest na razie na jedną kratkę, ale później będziemy go zmieniać troszkę. I teraz tak, trzeba się troszkę wkopać. Troszkę się chce wkopać tak tu. Do tyłu i w dół, tak? Nie. I teraz w prawo. Teraz w prawo, bo tu my jesteśmy tak w górze. Aha, rozumiem. Wow! Jest stary, ale masz facet. Ja jestem bogaty! Dobra, ja spodziewałem się, że tu można znaleźć takie rzeczy. Dobra. Ej, a czy my zrobimy jakoś ładnie ten tunel, jakieś ładne ściany, czy coś? Właśnie coś widzisz, no i tu jest właśnie twoja rola. Ponieważ ja kopię, ty upiększasz. Aha, ale to ja, ty musisz skopać więcej przecież, a nie tyle, no jak ja mam... Nie, ja robię tak, żebyś miała przejście. Bo ja nie wiem, jak bardzo mam skopać. Ale ja nie wiem też, nie no, chyba pojedynczo, w sensie taki, patrz, ja bym zrobiła. Słuchaj, dwa. Może zróbmy tak, ja się postaram tam przekopać, a ty właśnie zrób tam projekt, jakiś tego jakby, jak twoim zdaniem powinno... Projekt, zrób projekt, jakby to miało wyglądać. Tak, a ja po prostu postaram się przekopać i będzie miło. No tylko, że to zajmie wieki. Ej, a może, mogę użyć sandstone'u, bo jego mamy dużo. Możesz. I to będzie fajne, bo wiesz, możesz. Mamy go dużo. Super. A jeszcze, o nie, strzelanie z broni. Nie. Ej, serio? Zobacz, co ale tu mam. Serio zrobiłeś? Co? Zobacz, patrz. Czekaj chwilę, bo ja tutaj próbuję, no. Ała! Co? Co to miało być? Czemu nie uderzyłeś? Widziałeś ten? Ała! To jest bardzo niemiłe. Proszę tak nie robić. Ała! Ja zginę zaraz! Ja nic zrobiłam! Zginę zaraz! Ale ja nic nie robię. Nie wierzę ci. No to nie wiesz, słuchaj. Ej, a pokażę ci sztuczkę? Dobra, pokażę ci sztuczkę. Nie, ale nie, to, nie, ale nie, cię, nie. Czekaj, teraz ci nie. pokażę, teraz, nie, chodź, nie. pokażę ci, ale zaufaj mi, że to będzie sztuczka. To jest OP sztuczka. Dobra, no, i teraz słuchaj, no, słuchaj, chodź. Chodź tutaj, tu musimy wyjść. I teraz słuchaj, patrz. Tam bierzemy sobie za cel tamtego, prawda, stojącego małego Herobrina, widzisz to? Teraz no, tak. Widzę. Zaraz ci pokażę sztuczkę, taką, która jest bardzo ważna i bardzo fajna. No. Jest, polega ona na tym, że trzeba mieć tak, masz OptiFine'a? Masz, fajna. To patrz, bierzesz moją heavy straczuszkę i bierzesz lunetę. I teraz tak, musisz mieć lunetę i straczuszkę obok w środach. Jedną obok drugą. Masz? Aha, no mam, no. I teraz tak, bierzesz lunetę. No. Używasz jej prawym przyciskiem myszy na tego Herobrina. No. Teraz musisz, nie puszczając prawego przycisku, zeskrolować się na lunetę i masz zooma, a teraz jeszcze OptiFine. Okej. Okay. Masz mega zooma, widzisz to? No, a tak normalnie nie ma takiego zooma. No nie, no masz o wiele mniejszy. Czekaj, aż to muszę zobaczyć jeszcze raz, rozumiesz, porównać. Dobra, wiesz co, nie mam pojęcia, nie, tak szczerze. Nie mówię, że ci to nie działa. No ja mam wrażenie, że jak używasz lunetę, czekaj chwilę. No, nie, jest taki sam jak używasz lunety, bez lunety i z OptiFine'em, jakby wiesz o co chodzi, jest taki sam. Ja nie wiem, stary, ty to śpiłeś dzisiaj? A nie, to... czekaj! Czekaj! Źle powiedziałem, przepraszam. Przepraszam. No. Tak, błąd. No. Musisz tak. Musisz w rękach. Tak, musisz mieć lunetę w lewej ręce. Ale czekaj, najpierw jeszcze nie masz broni. Najpierw lunetę samą. Teraz lunetę używasz, teraz przeklikujesz sobie na to i teraz OptiFine. Okej, teraz no, jest mega zoom. Teraz dobra, źle bo właśnie ja tego ja, no i jest o mega zoom. Jest o prawda, jest prawda. Tak jest zwany. Ta sztuczka, jak ty na to wpadłeś? To jest tak zwany omega zoom. Ale jak na to wpadłeś tak swoją drogą? Serio się pytam. Nie wiem, przypadkowo. Aha. Serio, jakby... nie wiem. Ja chyba... nie wiem. Nie pamiętam, jak na to wpadłem. Po prostu jakoś sobie używałem tego i tak jakoś po prostu patrzę i mówię, o kurczę, działa. O, ale mega zoom, nie? Mogę dzięki Ej, temu no, robić... Fajnie to wygląda. Ja nie wiem, czy tego na odcinku nie odkryłem, tak już nie pamiętam. Okej.
Nie pamiętam. Bo po prostu tak byłem podjarany tym, że to odkryłem, że się cieszyłem tak, jakbym nagrywał odcinek. Mhm. Rozumiem. No, tak. Spokojnie, jak to lubi, no. Tak było. Okay, było. Okay. Nie kłamie. No, spoko, spoko. Wiesz, co mi się wydaje? Co? Że ten tunel będzie za bardzo podobny do tego tunelu, który ja już kiedyś robiłem. Do no ale nie mów mi tak. Jest identyczny, jest po prostu niczym się no, nie różni. No jest po prostu nic, żadnej innowacji, żaden twój projekt. Po prostu skradłaś projekt mój. No ale nie rozumiesz, bo ja chciałam takie, jak żebyś tobie się spodobało. Aha. No to ci się nie udało. Masz jeszcze szansę się zrehabilitować. Dobra, czekaj, tutaj robię coś. Kurczę, jak ja nie lubię żwiru. Dobra, w końcu. Dobra, ile mi jeszcze zostało? Mamy, ojeny. Jakie to były kąty? Ciężko. Minus 151, ojeny. Ocie, panie. Jest ciężko. Uta lala. No, jeszcze dużo mam, minus 400. A nie, czekaj. A, dobrze. W dobrą stronę się w ogóle dobrze, kopiesz? Dobrze. Ja nawet dobrze. Zdawał trochę. Nie, bo mi się patrzy, że mi się minus 405 nie zmienia, nie? Ale to dlatego, że po prostu ja będę musiał jeszcze w prawo polecieć. Prawda. Taka sytuacja. No więc ja jeszcze muszę 120 bloków przekopać i będziemy na miejscu. Oje, 420? To się, 120, a później jeszcze będę musiał przekopać 300 w prawo. Aha, no to spoko. No, to można powiedzieć, że jesteś prawie w domu. Dobra, czekaj, bo jakoś tak nudno w tym tunelu. Jesteś w tym tunelu, czy nie? Tak, ja myślę. Nie, kłam. Wszyscy no, ale... dobrze wiemy, że nie. Gdzie ty jesteś? A! Co? Oszalałeś? O co no, ci chodzi? Jak mnie steruje. O co ci chodzi? Ja kopię. No na pewno. No serio? No zobacz, jak nie wierzysz. No dobra. No zobacz. No dobra, widziałam no. No dobra. No to kopię dalej. Nie da się strzelić jak... Dobra, to jest bez sensu, bo się nie da strzelać tak, jak jest luneta odwalona. Dobra, czyli jednak ten sposób widzowie nie działa. Aha, czyli obalamy mit, tak? Obalamy mit. No, okej. Mit został obalony. Obalony. Dobrze. Okej, okay. Ja tutaj zrobiłam i fajnie to wygląda według mnie. Dobra, to ja czekam tu, aż jak tu dojdziesz, to powiedz. Czekaj chwilę. Nie, no ja już się nie chcę kopać, no po prostu to jest 3 dni i 3 noce. I nie wiem, jaki mam tutaj zrobić jasność, jak zrobić jasność. Już idę ci pomóc, bo widzę, że za nie radzisz. No nie. Nie mogę użyć elytry w tym tunelu. O. Czy takie coś w ogóle tutaj pasuje? Już idę zaczerpnąć mojej rady. Dobra, to chodź tutaj zaczerpnij swojej rady. I w końcu! Nic? W końcu, ale może być? No w końcu nie, jakiś mój projekt. Teraz... No to, ale patrz, takie światło, tak światło może być, tam na przykład co 10 czy coś. No, czy nie? No może, no. I chyba... tutaj będzie stone, bo nie chce mi się tyle tutaj skopywać, co? Dzięki. Że co? No nie, no że podłoga będzie stone'owa, chyba nikomu to nie będzie przeszkadzać. O nie, tak nie może być. No Filip, przestań! O, emerald. No. Dzięki. Zostawiłeś go dla mnie specjalnie? A ja myślałam, że go wykopałam. Nie, zostawiłeś go, ja sobie go zabrałem. Dobra, okay, no bardzo, dobra, bardzo miło. Dobra, no to lecę kopać dalej. Dobra, widzowie, dokopałem się. Jestem już na końcu. Dobra, tu mam idealnie wejście, tak jak powiedziałem na poprzednim odcinku. I teraz tak, tunel ten jest niemiłosiernie długi. To jest niesamowite, jak on bardzo jest długi, a jeszcze dodatkowo po drodze jest jakby prawie, że wyjście, ale ja już je zamurowałem, ale jest było prawie, że wyjście. Więc spokojnie, ale o, tu są jakieś rzeczy w ogóle, jest coś nad nami jest tu w tym miejscu, nawet nie wiem za bardzo co. No ale tunel niemiłosiernie długi, on się nie kończy. Ja, Emilia, nie spodziewałem się, że to będzie tak długo. Echo. Emilia. Halo. Słyszysz mnie. Nie. Okej. Lol. Zostaw, suba. Okej. Dobra, dochodzimy tu, widzowie, patrzcie, tu są kolejne dwa emeraldy, których jeszcze nie zebrałem, chciałem je zebrać właśnie po cięciu, jak już sobie tutaj, prawda, do was wrócę, bo nie chciało mi się o tym gadać wtedy. No i... Elo. Wow! Ale ty masz tempo, no dobra, no. Dobrze. Ale nie, no słuchaj, no to dobrze, jakbym miał tak ocenić, mniej więcej, na jakim jesteś etapie, to jesteś na etapie tak może 1/10. Ale ja nawet nie mam już więcej surowców. Możemy się przejść tutaj tym, prawda, ciemnym tunelem, zobaczyć sobie, jak bardzo długi jest.
Patrz, tu jest takie coś, to nie ja wykopałem, to po prostu była jaskinia. Aha. Idziemy tu dalej. Zapraszam. Idę. Widzisz koniec? Zaproszenie. Nie, nie widzę. No. Nie jestem załamana, bo mi się tego nie chce robić. Spokojnie, jeszcze długo nie będziemy widzieć końca. O nie. Ale wszystko przed nami. O, jak ty szybko lecisz. Niesprawiedliwe. Już ci się nie chce tak klikać? No, już mi się ten... Dobra, ale teraz mam... Teraz będę cię poganiał. Przepraszam. Przestań. Ale dostałeś z heavy sraczuszki. O, w lewo. Dobra, jesteś lewo? W połowie jakoś. A po co nad nami? Nie wiem właśnie, nie sprawdzałem jeszcze. Okej, okay, może lepiej sprawdzajmy. Dobra, tu, w dół. No, wow. No, dobra, normalnie, roller coaster, Energylandia. Ej, a może byśmy tutaj zrobili właśnie roller coaster? No jest taki pomysł, żeby kolejkę. Szybciej. No. No to cieszę się, że się zgłosiłaś na ochotnika. No i jesteśmy nie, na końcu. Nie. Ojej, i to jest twój domek, tak? Tak. O matko. Do ciebie jest będzie trochę ciężko. Mniej, ale niewiele. No więc troszkę to zajmie. Ora, Emilia, ale to na spokojnie, no to jest jeszcze masa czasu. Najważniejsze, że już jesteśmy przekopani i najważniejsze jest to, że już w tym momencie mogę swobodnie z mojego domu zabrać wszystko, a przede wszystkim kochane ziemniaki, których tu mam. Patrz, pokażę ci, ile mam ziemniaków. Widziałeś, ile ja tu mam ziemniaków? No idę. Patrz. Widziałam. Tam na górze jest ziomuś, który zbiera w nieskończoność i zabrać skrzynki. What? No. O i kurde. Ja nie jestem w stanie tego przejeść. Patrz, tu jest dwóch ziomeczków, a nawet czterech. Okej. Okay. No i oni zasuwają aż miło. Fajnie, słuchaj, dobrze się ustawiłeś, ty zawsze no, a jak? Ustawić. Ja, no oczywiście, że tak. Szok. No więc to jest, jakbyś potrzebowała ziemniaka, mogę przymknąć oko, jak jednego staka zabierzesz. Okej, okay, dziękuję ci bardzo. Zabierzesz dwa i tak nie zauważę. Dobra, widzowie, w tym momencie kończy odcinek, tunel jest zrobiony, jesteśmy przygotowani, można swobodnie wracać na Palionowo, z tym, że ja będę tu tylko wracał po to, jak będę coś potrzebować, bo mnie to się już tutaj żyć nie chce.